proszę bardzo, w jego książkach. Urodził się w rodzinie żydowskiej, przyjął chrzest. Może to być pewne zaskoczenie. I tak co? I nie, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, wiesz, że to ta narracja o tym odrealnieniu chrześcijan czy katolików od spraw seksualności, no to jest taka, wulgata strasznie wytarta, bym powiedział. To znaczy, jakby przejrzeć księgarnie, nawet religijne, no to tych książek poświęconych w tej chwili seksualności autorów różnych katolickich jest bardzo dużo, tak? Czy to są niezliczone komentarze do teologii ciała Jana Pawła II, czy różne tego typu teksty dla młodych małżonków, narzeczonych, etc., etc., prawda? To jest tego bardzo dużo, chociaż to niewątpliwie Hadżadż lub Hadżadż, różnie go tutaj będziemy pewnie wymawiać, jest bardzo oryginalnym autorem, dlatego że nie jest po prostu kimś, kto powtarza różne tezy, na przykład za papieżem Janem Pawłem II, ale no, ma taki oryginalny, filozoficzny wkład w ogóle perspektywę taką teologiczną na ludzką płodność, bardzo w takim kontekście biblijnym, ale i też nadprzyrodzonym dużej tradycji, wielkiej tradycji katolickiej. No właśnie, ale to w takim razie, jeśli to jest dosyć popularne, że dzisiaj dużo książek właśnie autorów katolickich powstaje na ten temat, na czym polega w takim razie jakaś taka, nie wiem, oryginalność Hadżadża, jego wyjątkowość, co go wyróżnia tak naprawdę? Na pewno to wyróżnia język, tak? Język, który jest językiem swobodnym, frywolnym, można powiedzieć, że wręcz takim, no mocne słowo, ale wręcz wulgarnym momentami, tak? Coś, co dla czytelnika może literatury religijnej byłoby tak odbierane, prawda? Jako wulgarne, a z drugiej strony ma taką niezwykłą zdolność autorską po prostu przeplatania rzeczy podstawowych, absolutnie jakichś fundamentalnych. Szczególnie, że miałem perspektywę, że zaczynał pisać dla autora francuskiego, czyli autora głęboko zlaicyzowanego, czy postchrześcijańskiego, który być może ma na przykład dużą erudycję filozoficzną, ale bardzo słaby background, jeśli chodzi o katechizmowe prawdy kościelne. Więc to jest bardzo, te jego książki, gdy mi się wydaje, że w Polsce też to się przydaje. To znaczy ma bardzo takie elementarne sprawy dotyczące nauczania kościoła. Na temat chociażby płci, ale to nie tylko, bo Wiara demonów to jest wielka prosto egzegeza pierwszych ksiąg biblijnych i stworzenia człowieka, upadku i to wszystko tam się miesza i przeplata, tak? A z drugiej strony niezwykle erudycyjne, oparte na literaturze katolickiej, ale w ogóle literaturze, rozważania nad właśnie istotą seksualności, nad kryzysem seksualności, nad jakimś wyparciem seksualności, wręcz jakby być pewnie, że tak powiedział, w współczesnej kulturze i jego zdaniem, no właśnie, jakby powrót do katolickości jest też powrotem do właściwego spojrzenia na to, czym jest seksualne. Ponieważ pan widzi, że współczesna kultura wypiera to cielesne, idealizuje ciało, stanie się poprawiamy, nie chcemy mieć dzieci, prawda? On to wszystko zauważa i jakby odnosi na przykład do takiej pokusy rajskiej, gdzie szatan Adamowi i Ewie powiedział, że zawsze będziecie mieli zbawienie, tak? W tym zamknięciu się w sobie, tak? W tym wzajemnym użalaniu się nad tym, żeście jedli jabłko, którego Bóg wam zakazał. Tymczasem on mówi, że właśnie potrzebne jest otwarcie, tak? Potrzebne jest otwarcie i przyjęcie tego, że jesteśmy fizycznie, bo taki Bóg nas stworzył. A szatan nienawidzi Boga za to, że wywyższył coś, co jest niższe od niego, tam przecież jest aniołem. Więc jakby tutaj naprawdę te wątki biblijne i takie filozoficzne niesamowicie się przenikają. No dobrze, no to zejdźmy na ziemię. To jak to jest z tą seksualnością? To pojawiają się takie opinie, być może nawet odwołujące się do różnych purytańskich interpretacji, które pojawiły się czy to w kalwinizmie, czy to w anglikanizmie, że właściwie no to zerwanie zakazanego owocu, no to było takie, można powiedzieć, inicjacja seksualna trochę. Ten seks jest dobry czy zły? Bo trochę mamy takie pomieszanie pojęć. Kościół jest właściwie oskarżany o to, że tabuizuje seks, tabuizuje ciało i właściwie chciałby, żeby ludzie byli tacy rozanieleni, tacy trochę jak na świętych obrazkach oglądamy, prawda, klęczących ludzi przed krzyżem. No to jak to jest w końcu?
Nie no, kurczowo, to jest raczej może odwrotnie, w tak, stylu znaczy, dopiero w połowie lat 80. To jest ciekawe, bo chodzi o to, że te purytańskie interpretacje na przykład upadku zresztą, w Księdze Rodzaju nie mają nic wspólnego z tym, co rzeczywiście tam możemy przeczytać. Wręcz on pisze, odwołując się do tradycji żydowskiej, że jakby Ewa sama w tym dialogu z Satanem podkręca te zakazy, które Bóg dał, ponieważ Bóg mówi, że nie będziesz spożywał owoców z drzewa, ale nie tylko nie będziesz spożywał, ale nawet nie dotkniesz. I tam w Midraszach żydowskich jest, że wtedy Satan rzucił nią o to drzewo i kiedy ona się odbiła i tam spadły na nią owoce, powiedział, widzisz, dotknęłaś i nic ci się nie stało, więc jak zjesz, też nic ci się nie stało. Prawda? Więc jakby tutaj wręcz można powiedzieć, że ten purytanizm jest powodem ostatecznie upadku, tak? Taka sztywna moralność, tak? Tak, ja sobie to pytanie zadawałem przy okazji przeglądu tego corocznego medalu, festiwalu filmów o tematyce żydowskiej, akurat listopad, wiąże się z niechęcią do posiadania dzieci. To jest to rozdzielenie, które następuje. To jest ten współczesny purytanizm nowoczesny. Ponieważ pan chce pięknego ciała, wyidealizowanego, niemal anielskiego. Patrzmy sobie na okładki, prawda? Czasopism, na to, co widzimy w teledyskach, w filmach, jak wyglądają kobiety, jak wyglądają mężczyźni, jak się różnią od naszej przeciętności, prawda? A z drugiej strony właśnie jest niemalże ten zakaz, zakaz posiadania dzieci, to jest już niemal kulturowy zakaz. No zobaczmy, jak się patrzy na rodziny wielodzietne, tak, na cywilizacji, jak na przysłowiową patologię, prawda? To nieraz można jeszcze usłyszeć. Więc to jest to z jednej strony, to odrzuca purytanizm, chociaż to pokazuje, że cielesność jest po prostu konsekwencją wcielenia, seksualność jest konsekwencją tego, że Bóg chciał człowieka takiego, jak go stworzył, takiego, jak jesteśmy, razem z płodnością. Właśnie, a właśnie z drugiej strony razem z płodnością, nie tylko z jakimś takim pięknem, które będziemy angelizować i narcystycznie sami w sobie nadzieli. Czyli właściwie zapewnił ten purytanizm współczesny, on nas w jakiś sposób też dyscyplinuje. Ludzie, którzy tyle mówią o wolności, prawda, o prawie do robienia tego, czego się chce, to prawo do wyboru, ludzie, którzy protestują Kościół za ograniczanie wolności w jakiś sposób, oni też ograniczają w pewnym sensie wolność człowieka, oni też dyscyplinują, można powiedzieć. Ja jeszcze pomyślałem o tym, że chociażby jest to o przemysł in vitro, to jest też poszukiwanie idealnych ludzi, ludzie chcą mieć idealne dzieci, prawda, to też jakby mieści się, jak rozumiem, w tym momencie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim z taką właśnie niewolą, z taką surową dyscypliną, która jest przemycana pod hasłem wolności. No mamy do czynienia z pewnego rodzaju jaką ascezą, nawet powiedział. No, rodzaj takiej ascezy w naszej kulturze. No, zobaczmy, jak wiele ludzi są w stanie poświęcić po to, żeby się angelizować, tak bym powiedział. Tak, żeby swoje ciała upiększać, prawda? Ale nie służy to temu, do czego Bóg ten nasze ciała stworzył, tak? Znaczy to piękno służy tylko do narcystycznej jakiejś przyjemności, do jakiejś rozkoszy, właśnie do tego zbawienia grzechu, tak? O którym mówi Hadeś, do którego zachęca nas szatan. Czyli do takiego nieustannego pocieszenia się przez przeproszeniem autoerotyczne działania, w szerokim sensie, tak? Przez upiększanie, bycie, podobanie się innym i tak dalej, tak dalej. I odcięcie równocześnie tego oczywistego celu, dla którego zostały dwie płcie stworzone, czyli udział w tworzeniu, tak? Człowiek jest narzędziem, bierze udział w wielkim dziele stworzenia, przekazywania życia, rozbudowywania zakonu Królestwa Bożego. Ale w stanie niedoskonałym teraz jest wszystko rozregulowane i czekamy właśnie na te rządy pod panowaniem Króla Jezusa Chrystusa, na Królestwo Boże. Mówimy, przyjdź Królestwo Twoje, bądź, ona być, wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli z tego wynika, że teraz nie ma panowania Bożego jakby i Jego Królestwa w pełni, to więc trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że te wszystkie królestwa są chwilowe, są czasowe i że Bóg tylko dopuszcza do ich istnienia, a są w sumie złe i zasługują na zagładę w Armagedonie.
To są tematy bardzo ciekawe. Aż dziwne, że chytrze diabłu udało się to przemycić, a zakryć przed nawet wierzącymi ludźmi, którzy do ludzi nie podobni. O jak takie te pochrumkiwania na ulicach, wrzaski takie na Nowym Świecie, w centrum tu, Polska, Warszawa. Takie coś, co do Warszawy jakby nie pasuje, ale fatalne, fatalismo. Mój przyjaciel mówił Ronen, że nie podążamy troszkę inną historię, ponieważ jego matka była taką bohaterką. I państwo jest takim innym bożkiem, które nie dość, że daje nam usprawiedliwienie, to jeszcze na wiele nam pozwala, mówiąc o swobodzie obyczajowej. I ostatecznie przekonuje nas, że to wszystko jest niskim usprawiedliwienia. Ale to już jest wielkie złudzenie. Państwo nie jest Bogiem, a nasze dusze nie są tak naprawdę, nie ulegają tak naprawdę państwu, tylko ulegają złemu duchowi. Kiedy nie są podległe Bogu, podlegają jakiemuś bałwanowi. No to państwo jest takim bałwanem. Jak po prostu przykazania, tak? To rodzaj bałwochwalstwa. I nasza kultura jest pod tym względem mocno bałwochwalcza. Szuka takich sposobów, które oczyszczą nasze sumienia tego, co jest dla niego niemożliwe. Szuka tak porcji jest bardzo dobry. Ten francuski przypadek jakby zakazu drażnienia sumiennych jest tak niesamowicie znamienny i symboliczny, że warto byłoby nawet szerzej jakoś opisać. Czyli ciało jest generalnie dobre. Tak mało jest, znana, bo ciało jest dobre, no przecież ostatecznie, kiedy mówimy chrześcijańskim, katolicyzmie o duszy, no to nie mówimy o jakiejś takiej eterycznej zjawie, o jakimś drugim bycie, który jest obok ciała, prawda? Dusza jest formą naszego bycia, a nasze bycie to jest również ciało, tak? Składamy się z duszy i z ciała. Więc jakby to jest wszystkie takie narracje antycielesne, które miałyby dotyczyć antycielesne, nic nie platonowskie, tylko tak jak uczyła Biblia na początku, trzeba wiedzieć, że duszą jest człowiek ze zwierzę nawet, z krwią, z kością i ze wszystkim, z umysłem, ze świadomością, że dusza jest głodna, że dusza chce jeść mięso. Wszystko to, co mamy w Piśmie Świętym. Nic nie da się odstona, a że to tam. W 1939 roku mieli już nawet certyfikat umożliwiający emigrację. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Rowiński, publicysta, historyka, redaktor naczelny, czy redaktor prowadzący, przepraszam, serwisu Christianitas.org. To była audycja Życie z duszą. Próba ucieczki, nieudana próba zorganizowania życia młodzieżowego. Wśród Szomera Sanier kontaktował się z Anielewiczem. Anielewicz przyjeżdżał do Zagłębia i przeżył tam 20-30 jeden z swoich najlepszych okresów, się II wojny światowej. Został ranny podczas policyjnego pościgu w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło w miejscowości Stara Dziedzińca. Policjanci usiłowali zatrzymać oplawę, którą, jak podejrzewali, mógł kierować pijany kierowca. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak powiedział, że policjanci ścigali samochód przez 20 km. Podczas pościgu kierowca Opla próbował zepchnąć do rowu policyjny radiowóz. Wówczas funkcjonariusze użyli broni. Wkrótce udało się dogonić samochód, którym było 5 nastoletnich chłopców. Jeden z nich, 14-latek, został ranny. Policjanci udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie. Chłopiec przeszedł zabieg chirurgiczny. Obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy chłopcy zostali oddani do dyspozycji prokuratora. W Warszawie powstanie Centrum Edukacyjne Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Gmach stanie na placu wyborczym na miejscu obecnego budynku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Przewodniczący Towarzystwa Artur Kochman mówił podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego, że od lat trwają zabiegi o zbudowanie nowej siedziby towarzystwa, której nie może zabraknąć miejsca na upamiętnienie polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Ludzie, którzy mieli odwagę stanąć do bronienia życia, ryzykując własnym życiem i życiem swoich najbliższych.
Francuzy, co mogą robić, czy iść do partyzantki, dołączyć do polskich partyzantów, czy bardziej bronić się w getcie. Na początku ten pierwszy głos był bardziej słyszalny, tego stopnia, że postanowili wysłać pierwszą grupę partyzantów do narodów świata, otrzymało ponad 26 tysięcy osób, między innymi był tam jej narzeczony Dawid Kozłowski. Zresztą bogata kolekcja rzeźb znalezionych w jordańskiej grupy. Petrze jest prezentowana się, w Muzeum Archeologicznym w Szardzie, jednym z miast Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na wystawie zatytułowanej Petra w pustyni prezentowane są rzeźby, posągi i pozostałości archeologiczne z antycznego miasta w Jordanii. Zwiedzające ekspozycję znajdą odpowiedź na pytanie, jakie okoliczności doprowadziły do tego, że Petra stała się najważniejszym starożytnym centrum handlu na Półwyspie Arabskim. Ukryte w czerwonych skałach miasta, nazywane Szpigą Pustyni, jest najchętniej odwiedzaną atrakcją turystyczną w Jordanii. Kultura, sztuka, architektura i technika mieszkającego tam ludu na Batejczyków miał wpływ również na antyczną miejscowość Malicha, znajdującą się w pobliżu Szardzie. Starożytni lokalni kupcy arabscy przewozili do Petry m.in. kadzidło i przyprawy. Ekspozycję zorganizowano w wyniku współpracy między Emirackim Muzeum a Jordańskim Rządowym Departamentem Archeologicznym. To pierwsza taka inicjatywa w krajach Zatoki Perskiej. Starożytna Petra znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Dla Polskiego Radia Anna Dziedzińska, Dubaj. Które zajmowało się porządkowaniem tego szkieta już po powiększeniu deportacji po wysyłce rodzin do Oświęcimia. W jakiś sposób z kilkoma kolegami udało się dyktatora, ale również w sierpniu ze swego życia roku do bliskiej Dąbrowówki. Jednego Katowic i tam. Dobry wieczór. W konspiracji, dzięki pomocą Polaków, i moralnej oceny przez kilka miesięcy spisywało swoje wspomnienia. To jest właśnie jakby kanwa tej już przyszłej książki dziennika Heike Klinger, tworzonym w języku polskim. Klinger uciekła w październiku 1963 roku przez Słowację, Węgry, Konstantynopol dotarła do Palestyny i rzeczywiście dotarły jej dzienniki. Dyktatorem wyraził solidarność z Kubańczykami świętującymi śmierć Castro. Zrobiło olbrzymie wrażenie na dzielnikach, na działaczach sionistycznych. Potem na przykład był opisany kilka miesięcy po upadku powstania getta warszawskiego, jak cały proces, nie znamy jeszcze nazwiska, cały przebieg powstania ministra w getcie warszawskim, który chociaż jeszcze niewiele różni się od tego, co wiemy dzisiaj. Także zapis był naprawdę elektem wciąż jeszcze niemalże doskonały. Ona uważała to w ogóle za rodzaj swojego obowiązku, właściwie jedyna powinność, która tłumaczyła jej istnienie, bo ona borykała się, tak jak wielu ocalonych, z poczuciem winy, że on żyje, a wszyscy zginęli. Stanów Zjednoczonych, żeby realizować jakąś linię osobiście wolałaby zginąć, tym bardziej, że wszyscy jej wypowiedzi Trumpa, że wszyscy najbliżsi przyjaciele w wywiadzie dla NBC zginęli. Na Florydzie w Miami, na Słowacji poznał swojego przyszłego męża, ojca trójki i syna. To jest tak naprawdę Izraelu. Banda komunistów, jeden z nich jest właśnie banda przyjacielem, od którego zaczęła się opowieść o Heice Klingerze. Rozmawiałem z Wiorunem, jest środkowym synem, rodził się w 69 roku, jest właściwie historykiem jednego tematu. Je wycofać, chyba, że ta książka, on zajmował się tą książką przez 30 lat. Tłumaczył także, że może tak chodźmy do Heike Klinger, ona przyjechała do Palestyny, miała jedną manię, jedną obsesję. Mówię o tym wszystkim, spotkałem się z Ben Gurionem. Państwo było w drodze, już to państwo jeszcze nie powstało. Państwo i przywództwo przyszłego Izraela zajmowało się inną tematyką. Tutaj nawiasem mówiąc, można przypomnieć również Julia Tubima, którego ten lament przeżycie Polski został bardzo szybko przetłumaczony na język hebrajski. Miał krótkie zainteresowanie pod koniec 1963 roku, czyli przeszło do 1964, kiedy jeszcze trwała wojna, ale w gruncie rzeczy oskarżenie Tubima koncentrowało się na tym, że nie prawnik, uważał się za Żyda, podczas gdy nie jest Żydem. Zwracając do Heike Klinger, jej misja została nieudana.
właśnie. Kto przyjmuje ludzie, prawo w Stanach Zjednoczonych? Kto jest prawodawcą? Kongres, a zatem prezydent Stanów Zjednoczonych może właściwie działać na podstawie praw, które zostały delegowane przez Kongres, albo które są w Konstytucji zawarte. A tam jest dużo tak naprawdę praw, które możemy powiedzieć, że prezydent tych prerogatyw prezydenta, które on może wykonywać. Problem polega na tym, że na przykład przez Kongres Amerykański, przez ten Kongres, czyli będzie współgrał być może z prezydentem elektem i nie będzie konfliktu. Pamiętajmy, do czego zmierzam, że rzeczywiście Obama podjął decyzję, która można łatwo odwrócić. Co więcej, niektórzy kongresmeni, senatorowie, jak chociażby Marco Rubio czy Ted Cruz, pamiętamy ich jako kandydatów na kandydata na prezydenta z partii republikańskiej, mówili w ten czas już, co Obama wyczynia. W styczniu 2015 przyjął właśnie taki executive order, wydał, sobie się podpisał, czyli takie rozporządzenie wykonawcze, w którym spowodował, że na pewne spowodował możliwość podróżowania na próbę pod pewnymi warunkami, jakiś rodzaj handlu może się odbywać, dokładnie określony w tym rozporządzeniu wykonawczym. Jednakże oni mówili, to trzeba odwrócić, nie powinno to być, że to są sankcje nałożone od 2016 roku. Pamiętamy, kryzysie w Zatoce Świń, prawda, potem przychodzi do władzy, do ekstracji, mówi się Karaibskie, też Kubańskie, mówią Rosjanie Karaibskie, na myśli lat od 1961 roku. Ona właśnie od 2016 roku, od podpisania takiego ramowego, nie podpisania, od przyjęcia 17 grudnia 2016 roku między Obamą a Raulem Castro, mamy pewne rodzaje takie porozumienie, które zostało, można powiedzieć, zatwierdzone z tego w gruncie rzeczy 2015 roku, centrum całej książki, interesów, czyli takie jakby pseudo-ambasadorowe dziennika Heineckiego. Jednakże to zaczęło w ramach swoich uprawnień, prawda, Obama na przykład, Kongres nie podjął decyzji. Mamy jeszcze z październiku tego roku decyzję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które co roku jakby przyjmuje taką rezolucję, gdzie woła na wołanie Stany Zjednoczone, żeby znieść z powodów humanitarnych i różnych innych sankcje na Kubę. To nigdy nie odrzeczywiście nie było słuchane przez Stanów Zjednoczonych. Jest to non-binding act, czyli akt niewiążący, ale w tym roku na przykład Samantha Power, czyli ambasadorka Stanów Zjednoczonych do ONZ-u, nie zawetowała tej rezolucji. Jest pewna zmiana. Jeszcze powiem, że Kongres próbował troszeczkę pomóc może w tej sytuacji. W 2001 roku przyjęto taką ustawę, której pod pewnymi warunkami pozwalano na eksport ze Stanów za licencją, oczywiście trzeba mieć licencję, pewnych leków i żywności na Kubę. To jest taka długa nazwa tego aktu reform, act and enhancement, coś takiego. I widzimy, że były próby, prawda, czasem. Coś się tam działo w tych relacjach między Kubą. Ale pamiętajmy, że już po tym 2000 roku, kiedy Kongres taką ustawę, jakby taką lekko łagodzącą relację, te sankcyjne, prawda, relacje między państwami, mamy George'a W. Busha, który co mówi, że trzeba obalić tych, prawda, socjalistów czy komunistów, w każdym razie rodzinę Castro, prawda, bo to są tyrani, a w 2008 dziewiątym John Bolton, którego znamy z shortlist jako kandydata na sekretarza stanu USA, był podsekretarzem stanu w Departamencie Stanu odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa i mówił, że trzeba ostro uderzyć w tę Kubę, prawda? Swojego miejsca w Izraelu i pewnie by nie znalazła tego miejsca nigdzie. I mamy teraz w każdym razie wiele lat po śmierci Heike Klinger, kiedy IWU był już historykiem, miał wielkie problemy z wydaniem tego dziennika. Problem zmagania się z odpowiedzialnością za Holokaust to jest nie tylko problem, z którym zmaga się Polska i inne kraje. Zresztą ten problem może jeszcze bardziej istotny, ważniejszy i widoczny. I z tym tak. Chyba ludzie, którzy w 60. stanęli na czele naszego państwa Izraela, mieli problem, z swoją przyszłością, aby ten dziennik w jakiś sposób druga połowa zatem prawdopodobnie się kończy, głosowała na republikanów. To społeczność jest podzielona, dlatego że jedni mówią, że trzeba rozwalić, izolować, a drugi mówią, nie, zróbmy rapprochement, engagement, zaangażujmy, prawda,
przywódców. Podjął, starał się to odchorzonić. I tutaj właśnie ten jego dziennik, zmagający się z tą traumą syna, matki bohaterki, a nie do końca docenianej przez całe izraelskie społeczeństwo, jest bardzo tutaj istotne. Trzecia część to jest w ogóle kwestia tak zwanego drugiego pokolenia w Izraelu, temat, który również w Polsce. Natomiast młodzi ludzie inaczej patrzą. Ostatnio jest w zainteresowaniu publicznym. A pan też jest przedstawicielem drugiego pokolenia. Ja jestem przedstawicielem drugiego pokolenia w Izraelu, kiedy ten temat jakby zaczął się kryzys 60. roku kubański, tak naprawdę, czy w ogóle kryzys w amerykańsko-nieufnościowiecle kubańskich relacjach od 1880-tych lat, 1884 roku, czyli manifestu z Ostendy, wyzywano kupić, prawda, za tam 59 milionów nawet tak poda. I to zwolennicy niewolników chcieli zrobić i tak dalej. Te relacje były podminowane interesem biznesowym wielu dzisiaj ludzi, dlatego że pamiętamy w 1920 latach ponad 60% plantacji cukru był w rękach amerykańskich. W latach 50. za konwencję Batisty była tam United Fruit Company, która była w rękach brata sekretarza stanu Dallesa w Stanach Zjednoczonych. Tam były amerykańskie interesy i wielu ludzi dzisiaj też mówi, po co nam ta wojna, ta jakaś zimna wojna z tą Kubą, tym bardziej, że był bardzo stary już, prawda, i nie funkcjonował tak naprawdę. Fidel Castro jako pewien symbol, zróbmy po prostu biznes. Dlaczego? Dlatego, że numer jeden, Włosi, numer dwa, Anglicy, numer trzy, Francuzi, Hiszpanie i jeszcze kilka innych krajów, jak na przykład Trudeau i Kanada, robią interesy z tym prawem. Wysyłają swoich też turystów, a Amerykanie, prawda, tylko odgotowali sobie troszeczkę Kubę na to, że można cygara pamiętnąć oraz rum z Kubę, a reszta, prawda, wciąż jest zamrożona. To jest pewnego rodzaju jakaś taka sytuacja niezdrowa. Kubańska emigracja widzi w odejściu Fidela Castro zapowiedź rozpoczynającej się epoki po Castro. Francisco Hernández, prezes Wyborowej Narodowej Fundacji Kubańsko-Amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, zadeklarował gotowość do działu opozycji w reformowaniu Kuby. Z ludźmi, którzy umierali. Oczywiście jest to coś takiego możliwego, żeby ci emigranci w warunkach, którzy byli na przykład przyjechali nie reformować, transformować Kubę, którzy godzili się robić interesy, chociaż mają spory kapitał. Oczywiście to jest 11 milionów ludzi. Może nie do końca się godzili na to, ale w jaki sposób byli tak postrzegani. To jest klejnot w koronie, prawda? Ta Kuba. To jest ewenement, że to jest kraj 80-90 mil zaledwie od Stanów Zjednoczonych położony od Florydy. Jest taki skansen, w którym się jeżdżą samochody z lat 50. Moim zdaniem nastąpi teraz odblokowanie w tych relacjach, bo wszyscy chcą, wszyscy mają dobrze. Pamiętajmy, że Fidel Castro Castro był pewnym symbolem. Osiem operacji zabicia jego, kolejna operacja Meda, prawda, nie powiodło się. I wiemy, że ogłosił, że chyba się dokładnie było takich zamachów amerykańskich, prawda, szykowanych na Fidela Castro. On wszystko to przyznał. Nazywa się to Operation Monroe. Była jeszcze Northwoods, taka inna operacja prowokacyjna, dotyczyła czegoś innego. A zatem był to pewien symbol. Nie można było trochę może odblokować tych relacji. Bo wtedy by powiedział, że Fidel Castro wygrał. Przeżył wszystkich, prawda? I teraz jeszcze będzie beneficjentem. Co ciekawe, to jest również zjawisko, które dotyczy trzeciego pokolenia Niemców. Właśnie, że jest wciąż ta rodzina Castro. To jest tak, jakbyśmy odblokowali relację, którzy przyjeżdżają dziś do Auschwitz. Nie potrafią otwarcie zadawać pytania. Potrafią podejść do niego i zapytać się, czy on mógłby sprawdzić, że ma gdzieś na liście kogoś z przodków. Ale to jest otwarta rozmowa, natomiast ich rodzice odblokowali relacje z Syrią, to powiedzą skonfrontowania się z przeszłością swoich przodków, za którą przecież też nie odpowiada. Handluje fosforytami, kto pomimo tego beneficjentem jest reżim. I w cieniu zagłady, w cieniu smutku, rozpaczy, nie do końca rozumiały nasze tradycje milczenia. Które dyktuje Castro, prawda, i cała ta reżim, powiedzmy, to mogą powiedzieć ludzie, no chwileczkę, no to będziemy robić biznes, kto będzie beneficjentem, oni będą beneficjentem, a ci mali wciąż trzymają przez było z jednej strony uczyć, nie można było porozmawiać z nim, z naszymi rodzicami. To jest ciekawa Jalana sprawa. Dlaczego nie można było porozmawiać? Izraelczyk z wiele lat pobudowało taki pogląd, że po prostu Ukraińcy nie chcieli rozmawiać. Że musiał minąć wiele lat, zanim mogli pomocy takiej oferującej. Zamknęli w więzienia 15 lat i mówić takim normalnym głosem. Tak jest w tym część prawdy, że jednocześnie
moralność pewna. Dużo bardziej bolesna i brutalna, prawda, jest taka, że nadal naprawdę nikt nie chciał słyszeć głosy Izraelu. W jaki sposób jest to częścią naszego amerykańska administracja będzie chciała te warunki uznać. Żyjemy z tym godzin dzisiejszym i w gruncie rzeczy przepraszam, co my tu zrobiliśmy, się zachowaliśmy, odchodzimy, proszę demokratów teraz w Florydy, i innych niech pisarze, oni tego nie zrobią. I pytanie, czy nowa demokratyczna administracja może z Johnem Boltonem będzie chciała to zrobić? Ja wątpię. Bardziej ekonomiczne i czyste. Nie będzie chciała. Ale też zmieniło się żadnego przez ten czas. Na szczęście można powiedzieć, postrzeganie ofiar w tej chwili naprawdę nie będzie radykalnej zmiany. Były nadzieje po 90 roku, pamięta pan wizytę papieża, prawda? To znaczy już sam fakt, że ktoś ocala w jakiś sposób troszeczkę w tych relacjach 98 rok. Nawet później mieliśmy usta, prawda, i powrót do pewnego takiej eskalacji napięć. Widziałem, że cały człowiek nie było zapisem tej powszechnej deklaracji praw człowieka. Na ambasadzie amerykańskiej, prawda, która zginęła. Ale to jak nie było, prawda, i ta mediacja kanadyjsko-watykańska podobno z Polakiem, jakim przesłałem historykiem, i biskupem, arcybiskupem Florydy. Moja praca była fascynująca. Bo papież Franciszek powiedział tak, rzeczywiście ci ludzie odegrali rolę. Tylko pytanie, zawsze jest takie, że jeśli reżim jakiś chce normalizacji, to przypadkiem pytanie jest po co też, prawda? Przypadkiem nie jest tak źle, że trzeba podać mu jakąś tutaj rękę, żeby nie zakończył, więc może czekać od Zatonie. Z drugiej strony można patrzeć na to, że przecież pamiętamy, że napisał swoje wspomnienia prezydent przeprowadzenie radzieckiego ten ostatni. Teraz w tygodniu rzeczywiście rozmawiamy. Tam mieliśmy prezydenta Rosji, jak zapomniałem nazwisko. Pewnego dnia dotarłem do wspomnienia, że on chciał tylko zreformować, otworzyć się na ten tutaj reformy gospodarcze i zachować Związek Radziecki. Ale jak się coś otwiera, reformuje, to by się to rozwaliło wszystko. I być może róbmy odprężenie w tej chwili z tym rządem obecnym, a sytuacja, tak jak w przypadku upadku Związku Radzieckiego, sama się rozwiąże. Może dojdzie do takiej transformacji jaka była u nas w Polsce w 89 roku. Przepraszam, nie wiem, że się nie wiem, jak to było na Jomki, było w 89 roku. Wojna Sześciodniowa to było taki wątpię. Jeden wielki tryumf Izraela. Żeby sami ktoś tam sam oddawał tak władzę w Polsce. Izrael stał się mocarstwem. Obawiam się, że tak może nie być. Była wielką traumą dla wielu Izraelczyków. Tak, tak. No były nawet okrągłe stole, ale nie wyszły. Jakby echo zaśmiała te wspomnienia zagłady po raz kolejny. Po raz pierwszy sposób tak namacalny pojawiło się społeczeństwo izraelskie. Tam, w Izraelu, tak. Nie tu. Oczywiście, że nie tu. Wojna Jom Kippur rozpoczęła się atakiem Egipcjan i Syryjczyków na Izrael. Jom Kippur. Izrael nie był do tej wojny gotowy. Nie było gotowe ani przywództwo polityczne, ani wywiad wojskowy, zawiód. I w gruncie rzeczy my, że młodzi żołnierze też nie byliśmy gotowi na te starcie. I pierwsze dni były naprawdę takim okresem bardzo traumatycznym. I to, co było właśnie w tym okresie dla Izraelczyków, było czymś kompletnie nowym. Izraelskich żołnierzy padło do niedoli egipskiej. I Radio Kadir miało swój program w języku hebrajskim. I ci żołnierze wypowiadali się w języku hebrajskim. W gruncie rzeczy myśleli o swoich rodzicach, swoich bliskich. Te programy były doskonale słyszane. I na razie mamy dane w Izraelu. Wtedy oczywiście oni mówili to, co im kazano mówić. A jest tych biur 10 200. I według tych francuskich danych te proporcje są jeszcze bardziej korzystne dla francuskich. Izraelczyków mógł zrozumieć, że ich zmuszają do tego. Tutaj padł ten niewiasny jest zwyciężonego, złamanego Izraelczyka, który może mówić wszystko. Wtedy ludzie zrozumieli, że w czasie okupacji również nie wszyscy Żydzi zachowali się godnie. I ten mój rozmówca w Haifie właśnie o tym powiedział, że skoro wspaniali izraelscy żołnierze się dzisiaj załamują, to również jemu wolno było się złamać 40 lat wcześniej. W przyszłym roku wybory zbierając te relacje, to ja doszedłem, bo wiele lat pracował pan właśnie kolekcjonując te świadectwa. W jakimś stopniu chyba mierzył się pan z przeszłością swojej rodziny i ze swoim dziedzictwem, z tym, nie tylko co panu przyszło w jakimś sensie dźwigać. Rzeczywiście kampania nabiera jakąś taką funkcję
ta ostateczna kampania odbędzie się w maju 2017 roku. Ale pamiętajmy, to na nie są, wyłoniliśmy kandydata na prawicy, kandydata prawicy i centrum. Mamy jeszcze lewicę, mamy Marine Le Pen. Tylko chciałabym właśnie jeszcze poczekać na wyłonienie tego kandydatów lewicowych. Są szanse na to, żeby wyłoniono kandydata, który może pokazać się na wyborach. Myślę, że ta sytuacja na pewno zmobilizuje lewicę. To rzeczywiście wymienienie przez pana kandydaci, kandydatka. Z jednej strony François Fillon, 62-letni polityk, trzykrotny premier, człowiek o dużym doświadczeniu politycznym, ale jednocześnie o bardzo takich wyraźnych poglądach. Jest niesamowicie konserwatywny, jeśli chodzi o wartości dotyczące rodziny, dotyczące aborcji, dotyczące spraw światopodoglądowych. Jednocześnie niesamowicie liberalny, jeśli chodzi o gospodarkę. Idolem Fillona jest Margaret Thatcher. Istotne dla Izraela, jeszcze bardziej ważniejsze to jest porównuje się do niego, teraz, porównuje się, że może czerpać wzory, no ale też, że niebezpieczna to, jest ta sympatia, którą otwarcie deklaruje dla Rosji i dla Putina. Przypomnijmy, że podkreśla, że poznał Putina w czasie swojej pracy politycznej, kiedy on był premierem w rządzie Sarkoziego, więc są to kontakty niejako robocze, wyniesione z pracy, ale obydwaj panowie nie szczędzą sobie ciepłych słów. Nawet tam były komentowane głosy debaty telewizyjnej, która się odbyła tej drugiej w czwartek, że to niejako Rosja wybiera sobie kandydata na prezydenta ze strony prawicy. Ale Marine Le Pen też jest sympatyczną sytuacji Władimira Putina, skoro zapowiedzenie tego, że to polscy sąsiedzi są pożyczki z polskich sąsiadów z Donorem, być może tutaj za chwilę narodowego. Oficjalnie się do tego Marine Le Pen przyznała. Więc jeśli dojdzie do finału, będą starcia dwóch prorosyjskich kandydatów. Bardzo prymitywne przysłowie, które są w Polsce i w Izraelu. Izraelu są przygotowani na to, że co Izrael zrobi, tak będzie źle. W związku z tym Izraelu się mówi cały świat przeciwko nam. Polityka emigracyjna. Tak, zobaczmy też, że partia pani Marine Le Pen jest taką partią, która potrafi prowadzić tą strategię wyborczą w sposób niesłychanie pragmatyczny. Wspomniał pan o tych poszukiwanych pieniądzach, by ich skutecznie znaleźli. Natomiast Marine Le Pen, ich sloganem wyborczym jest w imieniu ludzi. Ona utopi. Prowadzi tą kampanię w sposób niesłychany, zaprogramowany i zaplanowany strategicznie. Tydzień, więcej, kilka dni temu, 10 dni temu otworzyła mniej więcej biuro wyborcze w samym centrum Paryża na Faubourg Saint-Honoré, czyli mieści Pałac Elizejski. Cały czas jest znana, znamy ją, że odsunęła swojego ojca od urządzenia. Jest mniej radykalna, jeśli chodzi o pewne słowa. Jest kobietą wykształconą, bardziej pragmatyczna, ale też niesamowicie śledzi media i to, co media o niej piszą i śledzi, jak ten wizerunek jest budowany przez media i jak jest odbierany przez ludzi. Podobno właśnie ze sztabu Trumpa do jej sztabu został zatrudniony specjalista od prowadzenia kampanii. Natomiast François Fillon to stary, powiedzmy tak kolokwialnie, wyjadacz polityczny, jednocześnie człowiek o dużym kapitale kulturowym. Sam ma niesamowity majątek, mieszka w zamku z XII wieku, ma żonę walijkę, ma pięcio rodziców i właśnie szczyci się tym, że hołduje tym wartościom rodzinnym. Jeśli chodzi o tych przedstawicieli elity, to jest przedstawicielem establishmentu elity francuskiej. To, co go wyróżnia, to, że jako właściwie jeden z niewielu nie skończył takiej całej drogi prowadzącej do polityki. Nie jest absolwentem École Nationale d'Administration, czyli tak zwanym ENARC-iem. Skończył Uniwersytet Paryż 5, ale właśnie ma duże doświadczenie polityczne. Powiedzmy o tej karierze właśnie przykrożnego bycia premierem. Natomiast Francuzi, jeśli śledzi się nawet takie wypowiedzi na forach społecznościowych czy komentarze pod artykułami prasowymi, bardzo się boją jego polityki gospodarczej, bardzo się boją i niechętnie patrzą
na deklarację wydłużenia czasu pracy. Walczyli o ten 35-godzinny dzień pracy. Teraz on ma się wydłużyć. Urzędnicy państwowi, tak zwani funkcjonariusze, urzędnicy publiczni boją się cięć administracji, które już są zapowiedziane. I to w takiej dużej liczbie osób. Dziękuję za rozmowę. Boją się też zmian w kodeksie pracy. Tłumacz, scenarzysta, boją się też, to łączyło i Fiona, i WP, podniesienia wieku emerytalnego, bo jest zapowiadane podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat, a w 2017 roku ten wiek miał być obniżony do 60 i 62 lat w wypadku mężczyzn. Także jeśli chodzi o zwykłych pracowników, zwykłych Francuzów, te zmiany ich bardzo dotkną, jeśli ten program gospodarczy Fiona zostałby wprowadzony w życie. Te radykalne reformy gospodarcze, które chce wprowadzić Fillon, mają doprowadzić do tego, że Francja... Szacujemy, że w Polsce około 40 tysięcy osób rocznie doznaje nagłego zatrzymania krąży, jeżeli w ciągu 3 minut znajdzie się osoba, która chce pomóc, nie boi się pomóc, wie jak uciskać klatkę piersiową, wie jak użyć respiratora i ten respirator jest bliżą. Szanse przeżycia takiej osoby z 2-5% rosną do 75%, nawet w przypadku miejsca publicznego. Zwłaszcza po debatach telewizyjnych, a pokazują cel tej drogi, że na końcu właśnie tego celu ma być silna pozycja Francji. Nawet w ten sposób też patrzy na te relacje z Rosją, bo mówi, że tylko dobre relacje z Rosją zapewnią Francji odpowiednią pozycję, odpowiednią do jej wielkości, pozycję w świecie. Chodzi o handel z Rosją, chodzi o to, że jest tradycyjnym dobrym partnerem. Ale też Francja i Rosja od lat miały, od wieków mają do siebie taką słabość, który wymaga defibrylacji, kiedy wciśniemy przycisk defibrylacji, w sposobie życia, w tej radości życia. Bez elektryczny przechodzi przez mięsień sercowy pacjenta i w tym momencie serce ma szansę wrócić do normalnego rytmu. Pierwsze radio informacyjne. Czy sądzi pani, że finał wyborów prezydenckich będzie właśnie Fillon Le Pen, czy ktoś ma coś do socjalistów jest w stanie zagrozić tej ulicy? Może powiem troszkę tak życzeniowo, jakbym chciała, bo myślę, że też dla Polski transport Fillon nie jest, niekoniecznie jest to optymalny kandydat z racji właśnie tej jego prorosyjskiej deklaracji sympatii. Natomiast właśnie, jak już się wie, może ten ktoś korzysta, może te wyniki wyborów zmobilizują lewicę do aktywniejszej postawy i do wycinięcia dobrych kandydatów. No nie, mamy tutaj młodego kandydata Emmanuel Macron, 38 lat, doświadczenie już polityczne, świeża krew. Na pewno będzie to nowe nazwisko, tylko poczekajmy na jego deklarację. Smartfony i wyborów będą zróżnicowane i socjaliści też potrafią wystawić kandydata, który powalczy. A ja wierzę też, w kartezjański umysł i wierzę w siłę po prostu tego, że Francuzi czytają, ciągle to powtarzam jak mantrę, mają filozofię na maturze i dokonają dobrych wyborów. Profesor Małgorzata Molendarz-Zielgusko, Główny Sądowy, dziękuję bardzo. Nie może, albo to może, ale musi, nie chce gotować. Pyszne.pl jest rozwiązaniem. Sushi, pizza, kebab, kuchnia tajska, albo może coś innego. Pyszne.pl. Zamów w prosty sposób jedzenie przez internet w swojej ulubionej restauracji. Tam przedziera się za gira wydaszka. Nie strata naszych miejsc. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i LGD. Super, chciałby dalszy. Jest za dalej. Do ponad 400 elektromarketów. Jest przewaga niemal budą siłowi. Zdamy do przodu. Wybocznijcie, równo, rytmicznie. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:00. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 27 listopada jest 21. Dziś początek adwentu, czyli radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. W Warszawie powstanie Centrum Edukacyjne Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Były premier Francji, François Fillon, wygrywa prawybory francuskiej i republikańskiej opozycji. I to on najprawdopodobniej będzie kandydatem Centrum Prawicy Wyborów Prezydenckich. Wygrał François Fillon.
Wisławy Szymborskiej. I poezji pisze w pierwszym, pierwszym wydaniu nowego dodatku Duży Włoski Dziennik. Proboszcz Archikatedry pod rozdaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Po meczu Śląskiej ja Jacek Magiera, trener stołecznego klubu, powiedział, że cieszy się, że osiągnął cel, a tym celem było wygranie. Chcieliśmy zacząć mecz agresywnie, aby podtrzymać intensywność ofensywną z Ligi Mistrzów i to nam się udało, dodał. Wojskowi rozgromili wieczorem we Wrocławiu Śląsk 4-0. W pierwsze 7 minut spotkania dla drużyny z Warszawy padły już 3 gole w tym ten samobójczy. W czasie adwentu w kościele odprawiano sądo raty, czy mniszeku czci martwowe. Ta modlitwa odbywa się przeważnie o wschodzie słońca, dodaje ksiądz Bogdan Bartko. I pokonał Alana Szypena, którego głosowało 40% wyborców. Sondaże Exitpol przeprowadziły dwa różne ośrodki i oba oceniają, że FIO zdobył 60% głosów. Oznacza to, że były premier za prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego najprawdopodobniej będzie kandydatem prawicowej partii Republikanie w wyborach prezydenckich we Francji za rok. Senat ma zająć się jutro kwotą wolną, a już we wtorek zająć ma się ją Sejmowa Komisja Finansów. Także tego dnia, jak wynika z harmonogramu obrad najbliższego posiedzenia Sejmu, zaplanowano blok głosowań. Kwota wolna ma wzrosnąć od przyszłego roku do 6600 zł rocznie dla najmniej zarabiających. Opozycja komentuje, że dla większości Polaków jednak nic się nie zmieni, ponadto najbogatsi z całkiem stracą kwotę wolną. Agnieszka Rogal. Jak zapowiada wicemarszałek Senatu Adam Bielan, zwiększamy kwotę wolną do 6600 zł. Konkretnie chodzi o tych, którzy zarabiają do 550 zł brutto miesięcznie. Posłanka PO Urszula Augustyn przypomina jednak, że PiS w kampanii wyborczej zapowiadał kwotę wolną od podatku w wysokości 8000 zł dla wszystkich Polaków, nie tylko dla wybranych. Prawo i Sprawiedliwość nie umie zarządzać budżetem. Zakalopowało się w obietnicach przedwyborczych, próbuje je w tej chwili zrealizować, ale każda realizacja niestety naciąga budżet. Ten budżet zbankrutuje. Także Joanna Augustynowska z Nowoczesnej dodaje, że propozycja rządu to kpina z obietnicy wyborczej PiSu. PiS nikt nie mówi prawdy. PiS mówi wszystko to, co się dobrze sprzedaje, przynosi poparcie. Tak naprawdę to zwykłe zasiłki socjalne. Co ciekawe, z maksymalnej kwoty wolnej nie skorzystają na przykład emeryci, którzy w przyszłym roku mają dostać minimalną emeryturę w wysokości 1000 zł. Agnieszka Rogal, TOK FM. Uczestnicy Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie przyjęli uchwałę dotyczącą konstytucji. Adwokaci zaznaczają, że tu cytat: konstytucja nie daje żadnemu organowi władzy ustawodawczej lub wykonawczej prawa do ingerowania w proces wydawania oraz publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ani do oceny prawidłowości wyboru sędziów. Po niemiecku Tomka, po polsku był przetłumaczonego Kocur. Można go było zobaczyć na LGBT Filmfestiwalu wiosną, tak jest, w Siedmiu, ośmiu miastach Polski, więc kto widział, to teraz się zamienia w słuch. Kto nie widział, być może gdzieś go zdobędzie, może można gdzieś obejrzeć legalnie, a może nielegalnie. Nie zachęcamy do oglądania nielegalnie, wręcz przeciwnie. Tylko z lokalnych środek, jak najbardziej. No i co? Zacznijmy od tego, że dlaczego mówić kontrowersję, bo tak rozmawialiśmy chwilę przed, że my należymy do tej grupy, która jest zdecydowanie za, a znamy głos naszych znajomych. Chyba ostatnio tak myślę, taki film miał tak skrojone emocje, budził czy w ogóle na przykład mojego kolegi z pracy, który po tym pokazie otwierającym powiedział mi, że nie możemy tego filmu pokazać w ramach naszego zamkniętego pokazu, bo nasi klienci nie mogą tego zobaczyć. Totalnie na nie. I to jest osoba, która naprawdę ma emocje w miarę pod kontrolą. A jakie były argumenty na nie? Że głupie, nudne, długie i w ogóle absurdalne. Ta scena, nie będzie. Nie, bo to jest cały, to jest bardzo ważne, tak? Że tam jest taka scena, która się dzieje, jedna z koleżanek wtedy zajrzała do telefonu właśnie na Facebooku, ja podejrzewam, koniec, zacisnął właśnie z filmu. Tak, to jest, właśnie się zastanawiam, na ile ta scena, która trwa naprawdę 2 sekundy, nie jest scena seksualna, że była jasna, że chodzi o rozpoczęcie seks, coś tam pokazał, absolutnie nie, wręcz przeciwnie. I ona ustanawia całą historię wypowiadania tego filmu. Dla mnie, tak jak powiedziałaś, jest to film, który też mocno przeorał, mówiąc kolokwialnie, strasznie głowę, a już mówiąc i skromnie trochę tych filmów widziałam, więc też trudno jest mi wyprowadzić z takiej emocjonalnej równowagi. Ale ten film na pewno potrząsa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że film jest zbudowany na takim rodzaju zaskoczenia chyba, którego nawet przy jakimś dobrze wyrobionym puście filmowym nie jest w stanie sobie wymyślić. I dramaturgia, Ta dramaturgia w tych kilkunastu sekundach, gdzie jest ten gwałtowny zwrot akcji, wydawałoby się banalna, ale to, jak ona powoduje, jak ona wywołuje emocje,
jakie ona, jak pociąga ze sobą ten ciąg myślowy. Potem całą tę serię wydarzeń, to jest, proszę Państwa, absolutny majstersztyk. Szkoda, że nie możemy o tym powiedzieć, bo spalimy wszystko. Ale to jest ciekawe, jak to jest wrażenie, że od początku bierze coś się może wydarzyć. Czy to jest tak zwana ta strzelba Czechowa, że zaraz wystrzeli, tak, ale jednocześnie cała umiejętność i majstersztyk w tej chwili polega na tym, że ta czujność, o tym, że ta strzelba za chwilę wypali, jest minuta na minutę ogólna zmiana. My po prostu jakby stajemy kompletnie wybici z toru. Ta monotonia, ten spokój, który jest w związku dwóch panów, którzy wprowadzą po prostu absolutnie stateczne życie muzyków grających w normalnie, harmonii i mają bardzo silne towarzystwo, które absolutnie jest z takiej, powiedzmy, bohemy artystycznej, wielkomiejskiej. Jeszcze ważne, wiedeńskie też jest nasi, tak, to mieszkaństwo wiedeńskie, absolutnie tak. Ja ten mam takie konserwatorium muzyczne w Wiedniu, wszystko się odbywa w towarzystwie wysmakowanego wina, sałaty i naprawdę takich rozmów, nie o bynajmniej o przecenie sezonowych truskawek. I nagle, proszę Państwa, wydarza się coś, co kompletnie naprawdę niczym wybuch jądrowy nami wstrząsa. I chyba właśnie to z jednej strony uspokajanie, to takie wręcz, powiedziałbym, do bólu zanurzanie nas w tym takim konserwatywno-wieteńskim, mieszczańskim, nieznośnym, jest po prostu nieznośny, to nas irytuje. Kurczę, ja za chwilę wyjdę z tego filmu, bo tam wydaje nam się, że nic nie ma prawa się wydarzyć. I nagle, proszę Państwa, dzieje się to coś, co powoduje, że zwrot akcji następuje o 180 stopni. I od tego momentu mamy cudowną wisekcję, niemalże rozbiór gramatyczny zdania pod tytułem związek. Krok po kroku widzimy, jak z minuty na minutę wszystko to, co wydawałoby się, że jest zbudowane na mega solidnych fundamentach, rozpada się. I rozpada się w sposób bardzo powolny, w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Tak jakbyśmy trochę otwierali tę rosyjską zabawkę z takich babuszek, wyjmując jedną, podniósł już matrioszki, pod nim się kryje kolejne. I tak naprawdę chodzi mnóstwo rzeczy, które były pięknie upakowane w ten skrapnie skrojony mieszczański, wiedeński żywot. Ale okazuje się, że pod tym właśnie sprzętem pięknie skrojonym strojem jest masa niedociągnięć, masa wystających, mówiąc, idąc tą metaforą, nitek, gdzie każde kolejne powoduje, że ten piękny skrojony strój kruje się coraz bardziej. I myślę sobie, że to, co powoduje, że ludzi to tak strasznie dzieje, to z jednej strony nieprawdopodobieństwo tego typu wydarzenia, bo myślimy sobie, ale to mogłoby się tak wydarzyć, że to jest też genialna jakby sytuacja, bo to, co tam się dzieje, to może się wydarzyć wszystko. Myślę, że każdy ludzie jest w długodystansowych związkach, które są po kryzysach, albo może nawet w trakcie, albo... A przed, myślę, że niestety właśnie to jest ta widownia, która nie jest w stanie ścierzyć tego filmu. Tak, że to są związki przed kryzysami, które nigdy nie doświadczyły pewnego rodzaju wstrząsu, bo to się może wydarzyć od śmierci dziecka, bo wypadek, komuś może wciąć nogę, a ktoś może kogoś zdradzić, a ktoś ma jakiś napad właśnie furii. Jakby, tych przykładów, jak tutaj, co możecie Państwo sobie zdać, myślę, że jest masę. Ci, co są troszeczkę dłużej, przeszli przez takie, no, po prostu piekło, żeby być wprost, bo taki model opowiada o tej, ten momencie, kiedy ta miłość po prostu w pewnym momencie się wytraca, wytrąca i co dalej, tak, co ten związek de facto łączy, tak, czy ten świat mieszczański, który jest zewnętrznym, bo fantastycznie żyją na zewnątrz, z przyjaciółmi, społecznie. I tak to zostają sami, tak? Co zostaje? Ta scena piękna, kiedy próbują razem tańczyć, tak? To jest właśnie, się pojawia cały czas ten moment. Ona jest fantastyczna, ona gdzieś powraca w różnych sytuacjach, że też wiemy w związkach, że raz coś działa i jest po prostu totalnym romantyzmem, namiętnością, a potem za chwilę kompletnie nic nie działa, nie ma magii, ale można do tego wrócić. Można próbować. Można próbować i ta praca tych mężczyzn jest strasznie bywała, których wykonują na swoim związku. A to jest nudne, to jest ciekawe. Tak, to jest takie właśnie, że teraz pokażemy Wam, jak zbudować szczęśliwy związek. Co więcej, w tym filmie też chyba to, co może bardzo irytować, to jest chyba ten strach spojrzenia w takiej obnażonej prawdzie, jaka jest w tym filmie ukazana. Mianowicie to, że nie wiem, jak bardzo bylibyśmy pewni trwałości swojego związku, jego przewidywalności partnera. Jakkolwiek byśmy znali nasze rytuały, które co dzień powtarzamy, bo taka jest przecież logika rytuału. Okazuje się, że może się wydarzyć coś, co absolutnie zburzy najtrwalszy porządek. I ta nasza
nieporadność w zderzeniu z tym nieporządkiem, ta nieporadność z poradzeniem sobie z nim, z własnymi emocjami, które ten nieporządek wywołują. To jest, proszę Państwa, też klucz tego filmu. Ja po prostu wyszedłem przerażony, bo pomyślałem sobie, niezależnie od tego, jak długo znam bliską mnie osobę, ona może zrobić coś takiego, co wymusi na mnie postawienie się po drugiej stronie barykady. A jak to wiadomo, że ta osoba nas się może zadziać tak, że coś się dzieje w rzeczywistości, która po prostu coś o tym wywala. Absolutnie, tylko teraz pytanie, czy mamy narzędzia, żeby znowu stanąć oko w oko w zderzeniu z tą rzeczywistością. Okazuje się, że tak naprawdę jesteśmy kompletnie bezradni. I że ta cała, że też naprawdę te nasze rytuały to są trochę taką fasadą, za którą bardzo często tak naprawdę nic nie ma, bo to, co też jest w tym filmie piękne, to jakkolwiek ten związek jest nasycony emocjami, wspólnymi przeżyciami, jeszcze bogactwem tego wszystkiego, co do tego związku wnoszą znajomi równie interesujący, to jednak okazuje się, że to wszystko nie wystarczy tak na dobrą sprawę, że to wszystko potrafi runąć w obliczu tego jednego wydarzenia, które przewala absolutnie wszystko. To jest po prostu jak taka bomba, która z miasta po prostu zrównuje z... Taki film właśnie mainstreamowy, czyli między światami, Rabbit Hole, w Lincoln Hill. Mam wrażenie, że to jest podobnym filmem, można powiedzieć, w wersji hetero. Tylko, że tam mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy do czynienia z dzieckiem, które ginie w wypadku. Ale gdzieś może jest też próba przepracowania emocji, tak? Emocji... Nie stawiam może znaku równości, aczkolwiek w ogóle ten film jest skądinąd też bardzo... obejrzeć też samej kreacji Nicole Kidman. Ciekawe jest, że ten film, który po niemiecku jest jednak katem, to oznacza właśnie kultura, a to oznacza kaca. Kaca emocjonalnego. Opijanie to bitycha. W ten sposób. Jest fajny ten tytuł po niemiecku. To oznacza właśnie kultura. Tak po polsku i po niemiecku, po angielsku się wytraca. To prawda. Warto też jest wspomnienia właśnie tutaj te role aktorów, które są fenomenalne. Coraz lepsze mam wrażenie, kino ma role męskie gejowskie. Tak, złoto. Jeżeli może tak, że warto się też przyjrzeć. Rozmawiałem tutaj u mnie w studiu z Krystyną Jandą po Matkach i Synach. Jeżeli mam wrażenie, że na tyle poszło kino do przodu, a dzięki temu też że te role już nie są takie stereotypowe. Po prostu bohaterzy, bohaterowie, którzy co mają jakieś przygody, są. To wcale ten temat jakby orientacji homoseksualnej w ogóle nie jest przykład. Bardzo istotne dokładnie, że my nie przerabiamy, że ten film jest znowu taką trochę edukacyjną opowieścią o tolerancji, o nieheteronormatywności. To jest po prostu jedna z wersji związku. Ten w ogóle temat homoseksualizmu nie istnieje w tym sensie, że on nie jest jakoś przerabiany ciężko, czy złożony gdzie indziej, więc chwała, że już w końcu mamy takie kino, które po prostu parę nieheteronormatywne zrównuje z wszystkimi innymi, że te wątki są drugorzędne, a na pierwszy plan wychodzi coś zupełnie innego, co tak naprawdę zawsze było, tylko że kino z jakiegoś powodu, z oczywistego powodu, bo ten też trzeba było przerabiać, zaczynało właśnie od wątków nieheteronormatywnych. Jeżeli chodzi o gry aktorskie, w tym filmie też jest piękne to, że ci aktorzy trochę grają tak, jak w zasadzie byli przed kamerą. Tam nie ma żadnych napięć, tam nie ma żadnych... Dużo znaczy, że w tym sensie, że często jak wiesz, że masz do odegrania rolę, gdzie nie przy dużej ilości słów trzeba jednak oddać emocji, to jest jakieś nagrywanie się twarzy, masz jakieś niekontrolowane gesty. U nich w zasadzie jest jakby taki bycie przed kamerą, ale nie z taką kamerę sobie na spole. Tak, ale nie masz takiego poczucia, że oni mają sobie maski aktorskie, także każdy gest jest już obliczony na konkretne emocje. Raczej po prostu obserwujesz i cenisz to wszystko, co się pojawia na ich twarzach i spojrzeniami, bo tam powiedzmy dialogów nie jest za wiele. To się wszystko prowadzi do takiej domowej krzątaninie. Są też te filmowanie, nie wiem, czy zauważyłaś te światło. Tak, absolutnie. One jest zawsze kręcone, te sceny się dzieją jakoś takie jakiś, nie wiem, czy to jest zmierzch, czy to jest poranek. Takie dziwne światło, kiedy też myślę, że osoby, które są długo w związkach, widzą, że takie poranne godziny często oznaczają po prostu długie awantury, albo inne bardzo duże, inne przyjemności. Absolutnie. Takie te światło się często, że tak powiem, nie spotyka tak... Nie jest taki codziennej rutynie, tak? Wiadomo, że to jest sytuacja dziwna, tak? Bo to jest tak, że pewnie wakacje, czwarta, piąta nad ranem. A to jest złote, tak? Ale wtedy po. A jednocześnie ten film ma też taką klarowność tego obrazu. Tam nie ma żadnego kombinowania z kadrami, żadnych dziwnych ujęć. Jest to po prostu bardzo, powiedziałbym, prosto opowiedziana historia w takich środkach stricte filmowych, ale jednocześnie bardzo blisko trzymająca nas z tych wszystkich emocji, które tam się dzieją. Mam wrażenie, że momentami uprawiamy taki wojerzm, że jesteśmy gdzieś obok. Jesteśmy
skutkami tego całego tematu, takiego spokojnego tematu, który się w danym momencie wydarzy. Więcej nie będziemy już Państwu zdradzać. Kto znajdzie film, ten będzie miał przyjemność, albo może się na nas wścieknie, też możecie nam napisać. Proszę bardzo, które są nie do, niemożliwe do obejrzenia. Totalnie pretensjonalne. Ale to, że proszę Państwa o tym filmie powstają tak skrajne opinie, to jest już sama w sobie rekomendacja, żeby go obejrzeć. To jest ten moment, że wypuścimy piękny utwór zaraz jakiś Państwu i będziemy się przeglądać kino europejskiemu i co Rem widział na festiwalach światowych, zagranicznych, bo Rem tutaj jeździł i też oglądał i wie, więc troszeczkę zobaczymy, co się dzieje za granicą, a potem w drugiej części audycji porozmawiamy o kinie polskim. Zostańcie Państwo z nami. Dla mnie to jest krzywda dla tego młodego organizmu dzieciaka. Sam trenowałem 12 lat, uderzenia otrzymywałem. Nie wiem tylko, że ja zadawałem coś, ale otrzymywałem. I wiem, że to jest wpływ na cały organizm. I uważam, że krzywdę im robimy, że puszczamy do boksu zawodowego, mając 18 lat. System stypendialny, system szkolenia, system szkół mistrzostwa sportowego, system ośrodków. Nasz poziom trenerowski jest bardzo wysoki, tylko musimy im pomóc. W 2017 stworzymy system rozgrywek, meczy międzypaństwowych, gdzie będzie startowała kadra A i kadra A z innego kraju, wierzy, własni, to możemy to robić lepiej niż to gala po na miarę WSB. Coś na miarę WSB. I to jest typowo amatorskie. My nie płacimy do zastępcy. Tylko tworzymy system rozgrywek międzynarodowych dla nas. Tworzenie przygotowania w systemie współzawodnictwa międzynarodowego.